Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie, zamiast robić legendarny loch, tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, dzisiaj na tym druidzie będziemy chcieli sobie dobić 300 poziom. Dlaczego? Ano dlatego, że przed odcinkiem zrobiłem ten legendarny loch dwa razy, oprócz tego, że wypadły mi dwa legendarne itemki, czyli tutaj pierścionek i pasek, bo ten hełm to już jest dosyć stary, można powiedzieć, no to jeszcze wypadło mi sporo epickich itemów, które sobie pozmieniałem, dawały mi tam około 40 statystyk na plus i wypadła mi rózga, która jak sami widzicie ma niezły rozrzut, ma też no dobre, znaczy statystyki i tak dalej, ale co najważniejsze dawała mi ponad 100 średnich, więc myślę, że z tą rózgą na spokojnie parę lochów czyścimy i ten 300 poziom dobijemy. Chcę tak naprawdę od razu wejść w ranking, w sensie w lochy, więc nie będę tutaj za bardzo się skupiał na rankingu. W każdym razie możecie tutaj sobie zatrzymać, możemy przelecieć na szybko Konop bardzo ładnie, jeżeli chodzi o druidów. Rotax tutaj też był, 312 dobił, więc też ładnie. Boruciak 309, Szymcio 315, no ale to jest Berserk, tutaj Zebo 305, no i tak to wygląda generalnie. Wydaje mi się, że chyba poczekajcie, ile osób ma ponad 300 level, raz, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 6 osób, czyli my będziemy ewentualnie 7 osobą, tak jak mówię, jeżeli ktoś chce, to sobie może zatrzymać. Jeżeli chodzi o ranking pupili, no to ostatnie 3 dni przegrywaliśmy codziennie po jednej walce, niestety tak się składało niefortunnie, walki, które teoretycznie powinniśmy wygrywać, no ale, nie, no ale tak to w pupilach bywa, więc spadliśmy na trzecią pozycję, ale mamy najwięcej petów na serwerze tutaj razem z Sonem, więc wydaje mi się, że to jest najważniejsze, no bo jednak te statystyki dostajemy. Za tydzień bodajże, za równy tydzień będzie 13 listopad, co za tym idzie będzie też piątek 13, tutaj do złapania Zawiszawsza, ale nie wiem, czy się to uda, nie wiem, bo będziemy mieli, raczej będziemy karmić Lilarysia przez ten tydzień codziennie 3 razy, no to dostanie on 7 razy 3, no 21 karmień, więc będziemy go mieli na 49 poziomie, no i będę musiał po prostu sprawdzić, czy na tym poziomie będzie szansa go tutaj będzie szansa po prostu kliknąć, nie? Tego Zawiszawsze, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie po prostu. Więc tak jak mówię, no dwa najważniejsze rankingi wyglądają w ten sposób. Gildia jesteśmy pierwsi, mamy już 196%, portalu 15%, więc też nieźle. Tutaj jeżeli chodzi o surowce, no to mi brakuje już bardzo niewiele do salki 15, myślę, że dzisiaj bądź jutro już ta salka 15 wleci z mojej strony, także już będziemy mieli dwie, więc no jakoś to powolutku idzie. Dobra, wchodzimy do lochu, bo tak naprawdę te lochy najbardziej są według mnie istotne i najbardziej chcę się na nich skupić dzisiaj, też nie chcę, żeby odcinek był nie wiadomo jak długi. No i mamy pierwszego przeciwnika w cyrku grozy, jest to klaun z młocikiem, czyli wojownik. My mamy tutaj maskę kota, więc odpowiednią, no i dokładnie, powiem wam, że troszkę się z nim męczyłem, troszkę tutaj jakby nie było, na niego już próbowałem go kliknąć parę razy tak poza odcinkiem, trochę grzybów wydałem, no i się nie udawało, no a teraz zmiana ekwipunku, zmiana broni, no i ile, 5 grzybów i on padł. Mamy coś na zręczność, więc sprawdźmy sobie, czy Kunegundzie daje 8, także nie za wiele. Niestety dzisiaj już został kowal wykorzystany w 100%, ponieważ no tak jak mówię, ten loch robiłem, także na razie tu odrzucimy na bok, a dalej zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, mamy kolejnego, kolejny to jest ociemniały nożownik i zwiadowca, więc myślę, że też go powinniśmy kliknąć tutaj w miarę szybko, jakby nie było. No fajnie będzie wbić ten 300 level, no jako 7 osoba na serwerze nie jest to jakiś nie wiadomo jak wybitny wynik, ale też wydaje mi się, że to przez to, że po prostu nie skupiałem się bardzo na tym druidzie poza odcinkami, nie? Że nie próbowałem klikać lochów ani nic w tym stylu, tylko po prostu wszystko zostawiałem na odcinki. Jeżeli bym to robił na bieżąco, powiedzmy, no to myślę, że szybciej by ten 300 level wpadł, ale i tak 7 na serwerze to nie jest zły wynik, no ale to najpierw musimy wbić, nie? A tutaj ten nożownik jakiś nam opór stawia. Myślałem, że ze zwiadowcą będzie prościej. Poczekajcie, czy ja tu mam w ogóle wszystko zaczarowane? O właśnie, nie mam broni zaczarowanej, tak coś czułem, cała reszta ma wszystko zaczarowane. Pojawił się trzeci czar dzisiaj na zbroję, no znajdować więcej grzybów podczas zadań niby spoko, ale no jednak rękawice by tutaj na pewno nam o wiele bardziej pomogły. Dobra, no i ten czar na wiedźmę już mamy, więc teraz powinno w teorii pójść prościej. No i dokładnie, wbiliśmy 297 level, czyli brakuje nam jeszcze 3 levele, no i zobaczcie, mamy coś bardzo dobrego dla zwiadowcy, 53, no w sumie rozrzut jest lichy, dość mocno, no ale 53 średnie i 166 głównych statystyk na plus, jak najbardziej możemy to podmienić, na pewno nam się to przyda na dzisiaj, żeby właśnie te lochy szybciej czyścić. Ok,
zamienione, zaczarowane. No i lecimy dalej. Teraz mamy wojownika. Myślę, że ten wojownik też powinien paść. Nie pamiętam, który tu jest mag. Nie wiem, czy dopiero chyba szósty, o ile się nie mylę. Dobra, kolejny padł. Super, pół levela dostaliśmy. Znowu mamy coś na zręczność, ale tylko 12, także nie ma to sensu, podmiana tego. No i dobra, kolejny wojownik, to jest czwarty. Właśnie nie pamiętam, czy mag jest piąty, czy mag jest szósty. I nie wiem, czy my z tym magiem sobie poradzimy na ten moment. No bo jednak, tak jak mówię, no maga nie oszukamy tutaj unikami, nie oszukamy go niczym innym, powiedzmy. Tak więc będą się liczyć czyste obrażenia. No i nie wiem, czy będziemy w stanie go po prostu przeklikać, no ale popróbujemy. Dobra, najpierw musimy tą damę z brodą tutaj jakoś pokonać. No i wbijemy, jeżeli ona padnie, to wbijemy 298 level. No tak jak mówię, ja tutaj chciałem ten loch sobie klikać do końca, dokąd on jest włączony, żeby jak najwięcej tych legendarek zdobyć. Najbardziej mi w sumie na rózdze zależy, bo mi się podoba ta rózga. No i chciałbym ją dostać właśnie na tym druidzie, żeby mieć później do jakiegoś tam ewentualnie wyglądu, jaki sobie wymyślę. No ale jeżeli, tak jak mówię, zauważyłem, że się pojawiła szansa na ten 300 poziom, no to dlaczego by tego nie wykorzystać. I mamy 298 level. Kogo tutaj mamy? W sensie, co tutaj mamy? Buty plus 13, no i 1000 pancerza. Także sporo. Runy nie musimy podmieć, no ale byśmy musieli robić dziurę. Także chyba też jeszcze się wstrzymam. Jeszcze nie będziemy tego podmieniać. No i lecimy dalej. Stuknięty żongler i to już jest mag, okej. Czyli 15 w cyrku grozy to już jest mag, spoko. No i zobaczmy, czy my... Aha, bo my tutaj mamy jeszcze w ogóle dużo golda, też mi troszkę poleciało. Więc myślę, że sobie po prostu tego golda możemy... O, w sumie nie jest tak dużo, ale trochę tej inteligencji podbijemy. Sorki za klikanie myszki, bo pewnie słychać, ale już tutaj użyłam ciągle tej głównej myszki, bo mi się nie chce tego wymieniać. Dobra, zostawimy sobie 9 milionów, żeby było w razie czego. Okej, lecimy dalej. Cyrk grozy, no i próbujemy tego maga. No tak jak mówię, nie wiem, czy się tutaj uda go pokonać. Nie jestem przekonany, czy nim tutaj wbijemy ten 300 level. Ile chcemy na niego wydać? Powiedzmy do 2200. Czy się uda, czy się nie uda, zobaczymy. Jeżeli się nie uda, no to przyjdziemy do czegoś innego, nie? Lochów jest jeszcze sporo. Wydaje mi się, że Esteros już powinniśmy kliknąć. Takie mamy wrażenie. No ale dobra, no jeżeli ten mag by poszedł, no cyrk grozy, w sensie no generalnie te lochy w strefie mroku to jest teraz bardzo, bardzo duża ilość expa z nich dostajemy, no bo sami widzicie, że to jest pół levela za loch, nawet więcej. Tak więc po prostu no najlepiej się na tym skupić, docisnąć ile się da, no a później ewentualnie tam przeskoczyć na jakieś inne lochy i nimi się ewentualnie doczołgać, powiedzmy, do właśnie tego 300 poziomu. No 300 poziom to już jest, wydaje mi się, takie dosyć przyjemne osiągnięcie, to już jest, no wiadomo, no ten 200, 250 się wbija bardzo szybko, 300 no to już trzeba trochę pograć, chociaż i tak niewiele, biorąc pod uwagę jak wygląda obecnie tempo gry, powiedzmy. Tak więc no tak jak mówię, no ale ten 300 zawsze to jakieś tam jest osiągnięcie. Dobijemy 320, no i gra znacznie zwolni, już nie będzie tylu lochów do klikania, nie będzie tego wszystkiego co teraz, więc no tak to po prostu wygląda. Okej, już przesadziliśmy z limitem, no ale jeszcze powiedzmy te do 2150, jeszcze te 50 grzybków sobie dorzucimy. No jak sami widzicie, tak jak mówiłem, no na magu się niestety zatrzymaliśmy. Więc co, no na pewno jak wymienię te legendarki, przy okazji trochę pachołki przebiorę, jak mi będą tam lepiki lecieć z tego lochu nowego, to na pewno dzięki temu sobie pokonamy te lochy i myślę, że nawet piekło będziemy w stanie zamknąć tak z marszu, ale to oczywiście jeszcze do tego dojdziemy. Dobra, najpierw sobie tutaj popróbujemy coś, bo z orków jest chyba nie do ubicia, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, lecimy dalej, tu jest ten cyklop, ale on nam za wiele expa nie da. Tutaj mamy tego maga, o tego maga powinniśmy chyba kliknąć, tak mi się przynajmniej wydaje. Dokładnie, bo już ostatnio były bliskie próby, tylko o i nawet plus 29 nam daje, tracimy trochę pancerza. Czy my to chcemy podmienić? Nawet runy nie musimy podmienić. Dobra, no to zawsze 30 statystyk na plus, jeszcze się tutaj upewnię dokładnie. Ulepszam sobie na razie tak delikatnie u tego kowala razy dwa, dlatego że będę chciał po prostu na wyższym poziomie to ulepszyć tak dalej, nie? Na razie sobie te surki od kowala właśnie zostawiam, żeby później, jak już nie będę tak często zmieniał tego ekwipunku, to sobie po prostu ulepszyć wtedy potężniej, nie? Żeby tam razy 8 wszystko, czy tam razy 9, nawet zobaczymy na ile mi starczy tych surowcy. I okej, tutaj jeżeli chodzi o tę szkołę magii, czy my jesteśmy w stanie dalej coś pocisnąć, czy to był taki jednorazowy wyskok, powiedzmy. Chyba jednorazowy wyskok, tak mi się przynajmniej wydaje.
Tak więc dobra, na razie nie ma co. Lecimy dalej, no bo tak jak mówię, no mamy jeszcze ten Esteros, więc myślę, że ten Esteros da nam tutaj najwięcej, jeżeli chodzi o expa. Myślę, że tam ze 3 poziomy jesteśmy w stanie kliknąć, no ale zaraz do tego przejdziemy. Dobra, w sumie, no dobra, jeszcze to 13 piętro, tą tyrankę Tacy jeszcze spróbujemy. Maskę cały czas tutaj zerkam kątem oka, mamy odpowiednią na lochy. Mamy tutaj właśnie tego zwiadowcę naszego. No i okej, tyranka Tacy to też jest zwiadowca, no i czy ona jest do zrobienia? No nie wiem, powiem wam. Jakby tutaj jakieś uniki zadziałały, troszkę powiedzmy tych uników i krytyków z naszej strony, to może byśmy nawet ją kliknęli, ale na ten moment, o, tam 800 tysięcy było z prawie 30 milionów, znowu taka bliska próba, okej, no to ona chyba jest do zrobienia, powiedzmy do 1800 na nią wydamy, skoro dwie takie bliskie próby z rzędu praktycznie, no to może nawet by była do kliknięcia, no a jeżeli nie, to oczywiście sobie przejdziemy dalej, już do tego Esterosu. No Esteros, tak jak mówię, no myślę, że coś tam ugramy w tym Esterosie, później jeszcze może sobie dowierzę, tak delikatnie wejdę, może jakieś tam ze 2-3 pięterka pchniemy jakimś, powiedzmy, niewielkim kosztem, no i może na sam koniec jakieś tornado zobaczymy, czy właśnie z tego tornada też, no mówię, zmieniłem rózgę, to jest tak naprawdę najważniejsze, bo dała mi dużo średnich, więc myślę, że i to tornado, tam parę pięterek, jak nie paręnaście, bądź nawet parę dziesiąt, czyli tam powiedzmy 20 plus, będziemy w stanie sobie pokonać. No ale dobra, na początek trzeba pokonać tą tyrankę, której zostały dwie takie bliskie próby, a teraz zobaczcie, że w ogóle okej, padła, super, mamy to, 299 level i okej, coś my tutaj mamy, ale to będzie do kibelka, poczekajcie, ja tutaj muszę w ten sposób to zrobić i tak, od razu sobie wejdziemy na pocztę i wejdziemy sobie tutaj, zapiszemy, aha, poczekajcie, bo mi się tutaj ten lochart zapisał, to możemy sobie go później obejrzeć, no ale musimy też zapisać tutaj na przykład ostatnią bitwę, bo ta tyranka to jednak takie najciekawsze, wydaje mi się, z dzisiejszego odcinka, dokładnie, więc ją sobie zapiszemy. Okej, no kolejnego już nie ma w ogóle szans, więc teraz lecimy do rudej ślamazarnicy. No i czy ona jest do ubicia? Tak jak mówię, na ostatnim odcinku, gdzie klikaliśmy lochy na tym druidzie, co chwilę były tam jakieś próby po 3 miliony, 2 miliony, no a teraz rózga, która da nam 100 średnich, no to wydaje mi się, że jednak będziemy tutaj w stanie kliknąć. Potem kolejnych dwóch to są wojownicy bodajże, chyba tak, chyba to są wojownicy, o ile dobrze pamiętam, którzy też raczej powinni zostać zrobieni przez nas z marszu i dopiero dziewiąty to jest kolejny blok na dłużej. No ale mówię, no najpierw trzeba tego maga pokonać, żeby potem w ogóle myśleć o innych przeciwnikach. No i czy ona nam da level? Nie wiem w sumie, czy nam da. Czy nam tam będzie mało brakować, chociaż nie, no mamy prawie połowę, jakby nie było, więc raczej nam 300 da. No dobra, ile my chcemy na nią wydać? Powiedzmy nawet do 1500, 250 grzybów na nią będę chciał wydać, bo wydaje mi się, tak jak mówię, że ona jest mimo wszystko tutaj do zrobienia, 2,5 miliona znowu, no to jest mag, więc te bliskie próby będą cały czas, dlatego, że nie ma za wiele HP, no ale grunt, żeby po prostu siadła taka próba, dzięki której ją zabijemy, bo to jest tak naprawdę najważniejsze, no i po prostu... No i tak, no i tyle, nie? I dzięki temu może ten 300 wbijemy. Jeżeli nie uda się tego jej pokonać, no to mówię, no ostatnie deska ratunku to jest właśnie to tornado, żeby docisnąć. Okej, nieważne, nie było tematu, pokonana. I zobaczcie, że tego levela nam jednak nie dała, czyli dobrze myślałem, że chyba nam nie da. Tu mamy karłowatego gnoma, to nawet nie będziemy oglądać, bo nie ma sensu, bo to tam ta strefa mroku jest. To w miarę szybko pada i wiadomo, jak to wygląda. No i dobra, lecimy dalej. Królowa Matka. Królowa Matka to jest zwiadowca, okej, czyli nie wojowników, a tutaj mamy jednego zwiadowcę i dokładnie. No i mamy 300 poziom na naszym druidzie. Także git, nie? Git tutaj sobie zostawię, zrobię sobie screena do miniaturki później, więc spoko, no 300 level wbity, tak jak mówiłem, i jeszcze mamy w zanadrzu jakieś tornadko, jeszcze coś, więc wydaje mi się, że jeszcze będziemy tutaj w stanie troszeczkę pocisnąć. I okej, teraz mamy kolejnego wojownika, chyba powtarzam i okej, sorry, ale no mówię, no jakiś, wszystko zgodnie z planem idzie, więc jestem zadowolony. Mamy tutaj wojownika, pudel miniatura, którego myślę, że także jesteśmy w stanie, no właśnie, o tym mówię, 301 level, no i na razie tyle, dlatego, że
jeżeli chodzi o Esteros oczywiście, dlatego że więcej tutaj nie jesteśmy w stanie pocisnąć, dlatego iż mamy Gurołaza, no a Gurołaz 35 tysięcy siły, no jego już nie oszuka się. Dobra, w ogóle źle zrobiłem, że go zacząłem atakować, dokładnie, bo mi się pudel miniatura nie zapisał i tak samo mi się tamten nie zapisał, jeszcze możemy sprawdzić na wszelki wypadek, ale tu już się będą zapisywać te próby, jeżeli chodzi o, no dokładnie, o Gurołaza, także zepsuliśmy, no ale dobra, no to wiadomo, no to był zwiadowca i wojownik, więc raczej wiadomo jak ta bitwa wyglądała, a powiedzmy, że jeszcze mamy, najciekawsze było z tym magiem po prostu, bo tam jednak no same krytyki musiały iść z naszej strony. Dobra, mamy jakąś wieżę, która padła dosyć tanim kosztem, mamy coś dla wojownika, 79, bardzo, ale to bardzo dużo statystyk, no i mamy wieżkę Góry Lodowej, osiągnij poziom 300, więc to też jest jakby fajnie dla nas. Czy my coś w ogóle mamy, żeby tutaj popodmieniać tym towarzyszom? No nie, tutaj większość to jest w ogóle dla Kunegundy, ona ma to w miarę świeże, tak więc na razie nie ma. Okej, lecimy dalej, czy jesteśmy jeszcze w stanie jakąś tą wieżyczkę sobie przepchnąć, zobaczymy, nie wiem, wydaje mi się, że raczej tak. No dokładnie, padło, więc spoko. Kolejne tam jakieś procenciki do... Oj, zobaczcie, bardzo fajny pierścionek dla Mariusza, więc też na plus. Tak jak mówię, no jest zawsze tam jakieś procenciki do awki siądą właśnie dzięki temu, że kolejne te pięterka sobie pokonaliśmy. Zawsze to z tej awki będzie więcej golda, nie? Więc zawsze git. 87 wieża na 100. No i zobaczcie, ja myślałem, że tutaj tym druidem pokonamy ją powiedzmy szybciej, gdzie nie będziemy tam musieli do tego 315 levela czekać, no a wygląda na to, że jednak w okolicach 315 tak czy siak tą wieżę będziemy zmuszeni pokonać, no ale git, no lepsze to niż tam jakoś później, nie? No bo tak jak mówiłem, no tego golda z tych nie musimy dawać w te fachołki, więc tak naprawdę no wszystko leci w nasze statystyki, no ale i tak no widzicie, że już tutaj dobiliśmy ten 300 level, więc za szybko wbijamy level, żeby po prostu tą wieżę wcześniej ubić, jak głupio by to nie brzmiało, to jednak tak jest. Dobra, tu jeszcze na szybko przelecimy, okej, tu sobie podmieniłem pancerz, w sensie zbroję, to możemy zaczarować od razu, bo ona jest taka zwykła, powiedzmy robocza do awki też, no i dobra, lecimy dalej, powiedzmy 50 grzybków jeszcze na tą wieżę, zobaczymy czy nam się uda do 1450. No i jeżeli się uda, to git, jeżeli nie, no to ją na razie zostawimy, bo widzicie, że im dalej, no to tym bardziej męczymy tą wieżę, tym dłużej nam schodzi po prostu z nią, a cel na odcinek było dobić 300 level i to nam się udało zrobić, więc z tego jestem zadowolony tak naprawdę. No i teraz jeszcze lepsze te legendarki będą lecieć, nie? No bo teraz już się będę skupiał tylko i wyłącznie na tych legendarkach. Okej, tu już nic nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zrobić, chyba żebyśmy tam mocniej poklikali, no ale na razie się wstrzymuję, więc lecimy do tornada. No i jeszcze zobaczmy, jak to tornado będzie nam tutaj padać, czy będzie to jakoś łatwo szło, czy ciężko. No zobaczcie, okołał, czyli tak naprawdę jednego pokonaliśmy, już tutaj jakiś opór postawił. Mamy buty, więc spoko, bo buty dzisiaj chce wiedźma, więc to jest jak najbardziej dla nas okej. Dzięki temu sobie troszeczkę więcej golda zarobiliśmy za te buciki. No i dobra, lecimy w tego ryczałda, to jest mag i znowu problem. Kurde, ja myślałem, no dobra, padł. Ale ja myślałem, że tutaj parę tornad przyspamujemy bez większego problemu. No a tu wygląda na to, że wcale to nie jest takie proste. No musimy sprzedawać te itemy, nie? Ja tutaj może jeszcze jakieś, załóżmy to i to sprzedam. Resztę w sumie to mogę sprzedać. No te wszystkie cechy bym posprzedawał, bo to i tak mi się bardzo nie przyda. No i dobra, na razie powiedzmy, że zostawimy, żeby tak wiecie, co chwilę nie cofać do menu, w sensie do menu, no do ekwipunku, tylko sobie tutaj parę tych wież przyspamować. Czy my z tej wieży jesteśmy w stanie wbić jeszcze jeden level, 302 powiedzmy? No wydaje mi się, że chyba nie, ale popróbujmy. To 1200 powiedzmy na tą wieżę chcę wydać i to już będzie koniec odcinka. 300 level wbity, więc jestem zadowolony i tak naprawdę, no co, no teraz tak jak mówię, ten roch sobie przyspamujemy, znowu się przebierzemy, będę chciał w miarę tych legendarek podrobić, żeby tam jakąś fajną ilość mieć, no głównie tą rózgę, wiadomo, ale jednak mimo wszystko, no jak coś innego poleci, no to też będę zadowolony, no i pewnie sobie wrócimy na tego druida za jakiś czas i znowu tutaj jakieś sobie podziałamy kombinacje, powiedzmy, jeżeli właśnie o niego chodzi, jakieś tam levele znowu będziemy do przodu. No jak
widzicie, ciężko, no tak naprawdę najwięcej teraz levela powinniśmy dostać z tego cyrku, nie? No jeżeli pokonamy tego maga, to kolejne też padną, te cyrki, no ale wydawaliśmy tam na niego ile? Ze 150 grzybów chyba, czy coś koło tego, czy nawet więcej, w sumie nie pamiętam na teraz, no i ten mag nie chciał paść, więc po prostu nie ma co tego spamować, bo no już powtarzam drugi raz, cel to był 300 poziom. Okej, jeszcze 70 grzybków na to tornado, kolejne padło, spoko, kolejne padło, jakieś buciki dostaliśmy, więc też do wiedźmy, też troszkę golda na plus, no i mamy ile? No tak powiedzmy 2/3 levela mniej więcej mamy wbite. Jeżeli tu by jakoś łatwiej padało, to myślę, że byśmy wbili ten 302, no ale jak sami widzicie, wcale to nie jest takie proste. Kolejny wojownik, z którym mamy problemy i którego już raczej nie pokonamy, choć mogę się mylić, no i to się jeszcze za chwilkę okaże. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Ok, czyli już nie padł niestety, więc teraz możemy to do kociołka, to 2 miliony, więc powiedzmy na razie sobie zostawimy. I co, na szybko przelecimy te walki, które tutaj w ogóle dzisiaj były. Fałszywy Loczard, zacznijmy od niego, on padł dosyć łatwo. No to jest mag, ale zobaczcie, że on nam bije strasznie, strasznie mało ilości, jeżeli chodzi o tego, o te obrażenia jego. No a my tak samo nie bijemy mu wcale dużo, no ale jednak, no zobaczcie, te krytyki, w ogóle strasznie mnie denerwuje, że to ta animacja tego ataku po prostu, w ogóle nie ma tej rózgi, nie? Powinno to być normalna rózga, tak jak i u maga, nie wiem czemu to tak nie jest zrobione, strasznie to brzydko wygląda, zwłaszcza jak się ma jakąś ładną rózgę, no ale trudno, no tak jest i tyle. 55 milionów PD niecałe, więc no nie za wiele. Ale okej, lecimy dalej, no i mamy tyrankę Tacy. I tutaj jestem bardzo ciekawy, co się zadziało, ile my musieliśmy uników zrobić, żeby ta tyranka nam padła. No zobaczcie, ile ona nam bije, nie? Jeden cios do nas doszedł i od razu za pół HP, nawet nie krytyczny. No ale my tutaj uniczki, ona też uniczki, no i dobra, kolejny cios doszedł, unik, no i cyg, i krytyk. No tak jak mówię, no one tych przeciwników w 13 piętrze biją dużo, bo mają właśnie te mają te statystyki dosyć potężne. No zobaczcie, ona ma zręczności 20 tysięcy, my mamy 14,5, no ale mają mało HP, więc tak naprawdę kilka krytyków z naszej strony i ona pada. Dobra, ona pokonana. No i mamy rudą ślamazelnicę. Jak to wyglądało? No tutaj zgaduję, że musieliśmy same krytyki walnąć, a ona żadnych, więc no o nie, nawet jednego walnęła, no i ten raz znowu zwykły, no ale widzicie, no i my na koniec w sumie zwykłego daliśmy, no więc widać, że zapas jakiś był, nie? Powiedzmy, więc już wcześniej powinniśmy ją po prostu pokonać. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, napiszcie, co w ogóle myślicie o tym druidzie, bo jednak już on jest ponad miesiąc w sumie, no już miesiąc i chyba 2 tygodnie jakoś, jak w ogóle wiemy, jak on działa i tak dalej, więc możecie jakieś opinie napisać, czy mi się podoba. Szczerze nie, szczerze mi się nie podoba, w ogóle mi się jakoś te klasy takie mieszane nie podobają. Jaka by ona nie była, jak super by ona nie była, to po prostu jakoś tak nie ma. W sensie jest on ciekawy, na pewno jest ciekawszy od takiego, nie wiem, łowcy, czy tam powiedzmy berserka i tak dalej. Jest ciekawy jako ta mechanika masek, no ale no mówię, no to chociaż tą animację broni by poprawili, bo naprawdę no masz fajną rózgę i nawet nie widać tej rózgi podczas walki, bo bijesz tak jakby, po prostu nie widać, czym bijesz, nie? To było widać tam powiedzmy z tym Loczardem, nawet tutaj możemy coś odpalić, no i zobaczcie, no teraz był unik, no ale tak czy siak, kurde, ile uników. Nie możemy uderzyć, no i tak czy siak, o, teraz uderzyliśmy, no i w ogóle nie widać, jakbyśmy czymkolwiek bili, więc dlatego średnio to wygląda. Okej, więc jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!